Nie wiem, czy istnieje nazwa dla tego gatunku filmu. Może istnieje, tylko jej nie znam, ale roboczo nazwałbym go Cztery osoby i alkohol. Najbardziej idealnymi przykładami tego typu filmów są Kto się boi Virginii Woolf, Imię i Rzeź. Cechą wspólną tych filmów jest to, że mamy kilku głównych bohaterów, najlepiej czterech, najlepiej gdyby to były dwa małżeństwa, którzy spotykają się, aby coś ustalić, zachowując przy tym powszechnie oczekiwaną w społeczeństwie życzliwość. W trakcie wymiany zdań jednak wychodzą na jaw pewne brudy i atmosfera się zagęszcza. W zwiększaniu szczerości wśród uczestników dyskusji często pomaga alkohol. Ostatecznie wszyscy kończą skłóceni i zdruzgotani, a na końcu widz otrzymuje sugestię, że tak naprawdę problem nie był warty takiej kłótni. W takich filmach musi być zachowana przynajmniej w większości jedność miejsca i czasu, a pierwowzorem musi być sztuka teatralna. Teściowie wpisują się do tego gatunku idealnie i od dziś będą jego jednym ze sztandarowych przykładów. Dlatego też Teściowie nie wydawali mi się zbyt oryginalnym filmem. W zasadzie od razu pomyślałem, aha, to jeden z tych filmów. Okej. I niczym szczególnym mnie nie zaskoczył i nie zauważyłem, żeby cokolwiek nowego wnosił do formuły. A wręcz szczególnie bardzo przypomina mi Rzeź Polańskiego, zarówno pod względem założeń, jak i zwrotów akcji. Co dziwne, na początku wydaje się, że Teściowie są filmem nakręconym całkowicie w jednym ujęciu. Praktycznie nie widać żadnych cięć, a w tle przygrywa głównie perkusja. Te dwa elementy na zawsze będą już kojarzone głównie z filmem Birdman. Przypuszczam, że ich celem jest stworzenie atmosfery stresu i poczucia konieczności trzymania się rytmu, ale w pewnym momencie Teściowie po prostu porzucają tę formę. Nie wiem dlaczego, może umknął mi jakiś zabieg artystyczny, a może po prostu sami twórcy się nim zmęczyli i postanowili jednak kręcić normalnie. Jakoś nie dziwię się, że jest to debiut reżyserski. Faktycznie wygląda jak projekt na zaliczenie szkoły filmowej, tylko z ponadprzeciętnym budżetem i gwiazdorską obsadą. Co jakiś czas reżyser postanawia wypróbować jakiś inny styl do nakręcenia pojedynczej sceny? Jakby testował, do czego jest zdolny? A czasem, ale na szczęście tylko czasem, próbuje nawet stylu typowej polskiej komedii, w której śmieszne ma być na przykład to, że ksiądz pali. Po prostu pali i mówi coś religijnego. No, Bóg tak chciał. No. Ale dobra, cytując ludzi lepszych ode mnie, thing being similar to other thing, not bad. Nie każdy jest dobrze zaznajomiony z tą formułą i wiele osób na pewno zobaczy tego typu film po raz pierwszy w życiu. I bardzo dobrze. Myślę, że każdy prędzej czy później powinien. Więc jak wypada ten film, pomijając to, że nie jest niczym nowym? Jest spoko. Założenia fabularne są całkiem zabawne. Para, która miała wziąć ślub, jednak go nie weźmie, bo zmienili zdanie. Ale wesele zostało już opłacone, goście zjechali z całej Polski, więc i tak się odbywa. Wtedy jednak dochodzi do konfrontacji obu par rodziców niedoszłego małżeństwa. Niedoszłych teściów. No i zgodnie z konwencją, zaczynają od udawanej życzliwości, ale powoli w trakcie odkrywane są różne brudy i stopniowo dochodzimy do poważnego konfliktu. Myślę, że dobrze został tu uchwycony efekt tykającej bomby. Każda postać jest tykającą bombą, w której kumulują się emocje i tylko czekałem na ten moment, kiedy każdy z nich wybuchnie w swoim czasie. Nawet znając formułę, dobrze się bawiłem, zastanawiając się, czy to już ten moment dla danej postaci, i reżyser skutecznie bawił się moimi oczekiwaniami. Raz myślałem, że już zapowiada się wybuch, a okazało się, że to nie wypał. Raz okazało się, że czynu, którego spodziewałbym się po jednej z postaci, dokonała postać, po której nigdy bym się tego nie spodziewał. A wybuch jednej postaci szczególnie mnie zaskoczył i rozbawił, bo był tak bardzo różny od pozostałych. Postacie są dobrze dobrane i odegrane. Każdy jest inny, a charakter, pochodzenie, relacje i wychodząca na jaw w trakcie rozmowy przeszłość postaci mają wpływ na postawę w trakcie słownej potyczki. A zatem mamy tu również ciekawe starcie charakterów. Marcin Dorociński robi tu za samca alfa, który stara się podejść do wszystkiego z klasą, choć z różnym skutkiem.
Maja Ostaszewska jest szczególnie przekonana o swojej wyższości i nieomylności. Izabela Kuna jest rozdrażnioną choleryczką, a Adam Woronowicz gra słabego psychicznie męża i ojca. Ponadto obie pary rodziców pochodzą z różnych rejonów i sfer społecznych, co wpływa na ich charakter i wartości i mniemanie o sobie. Wszystko to razem wzięte z domieszką iskry napięcia i odrobiną alkoholu tworzy idealną mieszankę wybuchową. Nawet znając tę formułę, z zaciekawieniem oglądałem, jak ten zestaw postaci radzi, a raczej nie radzi sobie z presją i obnaża swoje ludzkie słabości. Występują tu aktorzy doświadczeni i utalentowani, więc jeśli ktoś ma ochotę na pokaz dobrego aktorstwa, to ten film jest dobrym wyborem. Albo możecie po prostu wybrać się do teatru.